Czech. Kłaniam się nisko. Wrocław. Tu jesteśmy u siebie. Wrocław to nasz dom. Tu żyjemy, pracujemy, budujemy naszą przyszłość. I jak w każdym domu, ważny jest solidny fundament, nieprzeciekający dach, ciepłe kaloryfery zimą. Ale jak cztery ściany nie tworzą domu, tak polityka ulicy, chodnika czy parkingu, choćby był najbardziej pojemny i najbardziej piętrowy, nie tworzy miasta. W polityce, również tej samorządowej, jest jak w ekonomii według Bastiata. Mamy to, co widać, i to, czego nie widać. Miasto to także tradycja. Miasto to pamięć. A z tych dwóch rodzi się tożsamość. Nasza, wrocławian, tożsamość. Pamięć o tych, co tu byli przed nami, a bez których nie byłoby nas w miejscu, gdzie jesteśmy. To tu Bolesław Krzywousty wywalczył zwycięstwo polskiego oręża nad niemieckim. Psiepole, 1109 rok. To tu swoją obecność na kamieniach i w zwyczajach dumnie wyryli Piastowie Śląscy. Ale niestety to również tu, w siedzibie Wyższego Dowództwa SS i Policji we Wrocławiu, Niemcy wysunęli pomysł utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przeznaczonego w pierwszym rzędzie dla Polaków. Grudzień 1939 roku. Jest takie miejsce we Wrocławiu, jedno z moich ulubionych. Promenada staromiejska, gdzie przez ulicę Świdnicką na pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego z wysokiego cokołu spogląda król Bolesław Chrobry. Jakieś 200 metrów odległości dzieli od siebie te pomniki. Król dumnie dosiada swojego rumaka, a pomnik poświęcony rotmistrzowi to obrączka, symbol wierności. Wierności ideałom, wierności wartościom, które jakby się tak dobrze zastanowić, od Chrobrego do Pileckiego, to się w zasadzie nie zmieniły. Warszawa ma swoją Rakowiecką, Wrocław ma Kleczkowską, ma Podwale. Wyklęci i niezłomni, którzy tam oddawali swoje życie, nie ginęli bynajmniej za ciepłą wodę w kranie, za proste drogi i równe chodniki. Nie. Kiedy pośrodku pięknego lata 1946 roku w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej 35 we Wrocławiu prokurator odczytywał wyrok, śpiewali pod twoją obronę. Tę samą modlitwę, którą na tych samych ziemiach przeszło 700 lat wcześniej, w 1241 roku wznosił, broniąc zamku wrocławskiego przed najazdami mongolskimi, błogosławiony Czesław Odrowąż, dziś patron Wrocławia obok świętego Jana Chrzciciela.
odśpiewaniu pod Twoją obronę w ostatniej chwili przed śmiercią, tuż po pocałowaniu krzyża, wrocławscy niezłomni krzyknęli: niech żyje Polska! I naszym zadaniem jest z dumą nieść ten okrzyk przez kolejne pokolenia Polaków, tu, we Wrocławiu, w naszym domu, gdzie chcemy się urządzać po swojemu, po naszemu, gdzie gościnność nie oznacza wpuszczania każdego jak leci, gdzie hojna ręka gospodarza karmi najpierw swoje dzieci, gdzie standardem jest ochrona słabych i bezbronnych, zarówno tych bardzo małych, bardzo chorych, jak i bardzo starych. Być dobrym bobem budowniczym to za mało. Bez odpowiednio ukształtowanego kręgosłupa z takim samym zacięciem można budować nowe domy, nowe ulice, chodniki, parkingi, ale i getta czy oświęcimskie rampy na miarę XXI wieku, których w naszym mieście nie chcemy. Wrocław to nasz dom i chcemy, by nim pozostał. Dlatego jest nasz komitet. Dlatego jesteśmy my, którzy stąd startujemy, żeby Polska była Polska i żeby Wrocław był polski. Dziękuję. Wielkie brawa. Marta Czech, nasza kandydatka do Rady Miasta Wrocławia.